Cześć moi drodzy, z tej strony Zuzia i jest ze mną dzisiaj Kolcia. Nagramy taki odcinek świąteczny. Chciałabym wam pokazać, co tam na Mikołajki, święta i oczywiście taki malutki haul z tego, co kupiłam w tamtym okresie. Zapraszam do oglądania. Zacznę oczywiście od szkoły, na której w wigilii klasowej otrzymałam taką fajną obudowę. Jest ona w kształcie reniferka. Z tyłu ma wnętrzne takie właśnie gofry, takie po prostu mi się wydaje, że trochę gofrowe. Mamy tutaj zamiast uszu takie dwa kaktusy, co jest naprawdę ciekawe. Niestety obudowa troszeczkę mi wypada, bo mam mniejszy model telefonu, ale i tak jest naprawdę. Dalej dostałam taką oświeczuszkę, która ma zapach jabłka z jakimiś tam przyprawami. Zapach jest naprawdę odurzająco przepiękny, nawet Kola tutaj go zobaczyła. Wystarczy ona na 30 godzin, możemy oczywiście zdjąć tą niezbyt ciekawą folikę, no i cieszyć się wspaniałym zapachem. Teraz troszeczkę przeniesiemy się w czasie. W domu i ogólnie wszędzie dostałam pieniądze, to już jest normalne. Oczywiście kupię to Lego, wy możecie napisać, jakie zestawy chcielibyście w 2017 zobaczyć na moim kanale serii Ninjago, Nexonite i inne. Ale zamiast słodyczy dostałam też mini figurkę Disneya. Jest to taka bardzo ciekawa figurka, która jest jedną z moich ulubionych, a wy się dowiecie tym w kolejnych odcinkach. Oczywiście nie mogli też nie dać mi słodyczy, których nie mogę niestety, ponieważ mam przynajmniej na mleko. Może ktoś skorzysta, mam nadzieję, że ktoś będzie chciał te Mikołaje. W okresie przedświątecznym zdecydowałam się na jeden troszeczkę większy zakup jak dla mnie, ale naprawdę nie żałuję. Jest to książeczka Encyklopedia postaci z Lego Ninjago, wersja rozszerzona z figurką Jaya. Jeśli chcecie zobaczyć, to oczywiście piszcie w komentarzu, z chęcią go dla was zrecenzujemy. Jak dobrze wszyscy wiecie, Adaś dostał ode mnie brutakę na święta. Na święta i Mikołajki w sumie, bo no, zrobiłam jeden prezent, gdyż spotkaliśmy się w połowie grudnia, no i tak trochę ciężko było. Albowiem teraz pokażę wam, co ja dostałam od niego. Jest to naprawdę wspaniały prezent. Jeden z najwspanialszych, jak kiedykolwiek dostałam. Ja go wam pokażę. Zacznijmy oczywiście od mojego największego klockowego marzenia, czyli Misako. To jest oryginalna figurka Misako. Może kiedyś wam ją pokażę z bliska, ale taką się właśnie prezentuję. Bo to trzymam w woreczkach, bo już tak trudno je wyjąć. Mamy też listonosza. Jedną z najbardziej kultowych postaci z serii Ninjago. No i posiadam jeszcze Dareta z świątyni Erji, co też kultową figurkową postać z serii Ninjago. A teraz przedstawię wam ostatnią już. No i już ostatnia sprawa, jaką kupiłam przed świętami, jest to mech Ronana, którego kupiłam właśnie z pieniędzy, jakie zbierałam na Mikołajki i tak trochę w okresie. No i chciałam specjalnie zrobić niespodziankę dla wszystkich, z którym w ogóle piszę tak prywatniej. No i zdecydowałam się na ten fajny zestawik. Może go zrecenzuję, jeśli będziecie chcieli. Napiszcie tylko w komentarzu. I z tych wszystkich prezentów świątecznych to by było na tyle. Mam nadzieję, że się wam spodobały. Oczywiście możecie napisać w komentarzu, co wy dostaliście, co kupicie, jeśli dostaliście oczywiście pieniądze, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale. A my z Kolcią was żegnamy. Kolcia, chodź trochę za mną, chodź. A więc jeśli chcecie zobaczyć oczywiście więcej odcinków z Kolcią, to powiedzcie, ona z chęcią dla was wystąpi za to, że damy jogurka. No a my się wspaniale żegnamy i pa pa. Tak, mamy ręce w ogórku, dlatego ze mną chodzi. Z Zainem, który dzisiaj będzie bardzo grzecznym świętym Mikołajem.